Rozkręcił aferę w TVN, teraz głos zabrała żona. Stała się straszna rzecz. Wciąż głośno jest o gafie Krzysztofa Dałuszkiewicza, którą satyryk popełnił w trakcie ostatniego szkła kontaktowego TVN. Satyryk wykazał się sporym nietaktem w rozmowie z Piotrem Jaconiem. Teraz głos w tej sprawie zabrała jego żona. Jak tłumaczy męża, jej ukochany nie prowadzi mediów społecznościowych, więc Wajoletta Ozminkowski-Dałuszkiewicz opowiedziała, jak satyryk rozwiązał całą sytuację. TVN, za mocny żart w szkle kontaktowym. Emitowane od lat na antenie TVN szkło kontaktowe cieszy się bardzo dużą popularnością. To show, w którym satyrycy i publicyści w zabawny sposób podsumowują często szarą rzeczywistość. Zdarza się, że używają do tego ciętych żartów. Ten, który ostatnio padło z ust Krzysztofa Dałuszkiewicza, był jednak absolutnie nie na miejscu. Zapowiedziano bowiem, że w trakcie show będzie łączenie z Piotrem Jaconiem. Satyryk, gdy to usłyszał, zapytał się, jakiej płci dziś jest dziennikarz. Nie zważał przy tym na fakt, że Jacon jest ojcem transpłciowej córki i zaciekle szerzy społeczną świadomość na temat takich osób. Nic więc dziwnego, że reporter w trakcie łączenia był dosyć oschły. Żona Dałuszkiewicza tłumaczy męża. Krzysztof Dałuszkiewicz jeszcze w trakcie transmisji zorientował się, że palnął żartem, który nie powinien był paść. W mediach społecznościowych jego głowę popiołem posypała za niego żona. Stała się straszna rzecz, bo ból jest bólem, nawet jeśli Krzyś jest ostatnim człowiekiem na kuli ziemskiej, który chciałby panu Piotrowi Jaconiowi i jego rodzinie go zadać, napisała. Przyznała, że mąż przeprosił już dziennikarza. Zaznaczyła, że pewnie zrobi to jeszcze nie raz. Wspomniała przy tym, że jej ukochany prywatnie bardzo ceni Jaconia. Nie można jednak zwalać na zawód satyryka, kiedy się kogoś zwyczajnie rani. Krzyś przerobił okropny dowcip Kaczyńskiego i już w momencie mówienia wiedział, że spier. Skwitowała wymownie żona Dałuszkiewicza. TVN komentuje całe zajście. Głos w sprawie zabrała także sama stacja. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych nadmieniono, że TVN zawsze stara się stawać po stronie dyskryminowanych mniejszości. Przeproszono, ale nie nadmieniono, czy Krzysztof Dałuszkiewicz poniesie jakiekolwiek konsekwencje. Przepraszamy wszystkich naszych widzów, a w szczególności społeczność LGBT+, za słowa, które padły we wczorajszym programie Szkło Kontaktowe, czytamy w komunikacie.